Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy pokarm od innych zwierząt jest szkodliwy, czy można go podawać drobiu, czy nie. Zapraszam was do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj nie będzie takich kwestii bardzo, powiedzmy, szczegółowych, książkowych. Dzisiaj wam powiem, jak to wygląda z mojego doświadczenia i tak konkretnie, na co warto zwracać uwagę. Więc tak, zadawaliście mi pytania, czy można podawać pokarm od innych zwierząt kurom, bo na przykład wam zostaje, czy możecie go sypać, czy nie. To wszystko, słuchajcie, zależy od składu. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Nie wiem, jak to wygląda w przypadku krów, czy w przypadku świń, natomiast wiem, jak to wygląda w przypadku drobiu, no i takich, powiedzmy, zwierząt innych gospodarskich. Podam wam na przykładzie. Jeżeli chodzi u mnie, jeżeli mamy gołąbki i mamy kurki, warto jest wcześniej sprawdzić skład. Natomiast wierzcie mi, że jeżeli tutaj się rozsypie pokarm dla gołębi i ta kura to zbierze, nic jej się nie stanie. Przynajmniej przy naszym pokarmie. Tutaj mają naturalne składniki, my kupujemy z takiego źródła, wydaje mi się bardzo, które jest dość prawidłowym, dobrym źródłem dla drobiu, ale i dla gołębi. Wiemy po prostu, co kupujemy. Natomiast wy, jeżeli chcecie podać ten sam pokarm, powiedzmy, gołębiom albo kurom, albo tam przepiórkom, warto jest wcześniej to sprawdzić. Oczywiście ktoś powie, i to jest ptak, i to jest ptak. Natomiast on trochę inaczej przyswaja pewne wartości odżywcze, pewne składniki, które mogą zaszkodzić gołębiom, nie zaszkodzą kurom, pewne składniki, które mogą zaszkodzić kurom, nie zaszkodzą przepiórkom i odwrotnie. Także weźcie to na uwagę, miejcie to na uwadze. Sprawdźcie sobie, słuchajcie, nawet składy, tak z czystej ciekawości, jeżeli ktoś faktycznie zastanawia się, czy to robić, czy można podawać, czy nie można. Sprawdźcie sobie składy, słuchajcie, pokarmu dla kur, albo dla przepiórek, albo dla innych zwierząt gospodarskich, które macie. No wiadomo, że tutaj pokarmu dla kaczek, czy dla jakichś innych zwierząt, co wydaje się śmieszne, nie będziemy podawać. No ale tutaj, żeby już rozwiać wszelkie wątpliwości, jeżeli chodzi o zwierzęta gospodarskie, słuchajcie, to ja bym osobiście wam powiem, nie podawał. Tutaj w przypadku gołębi robimy wyjątek, ale wszystko jest sprawdzone, czy możemy kurom podawać, czy nie. I faktycznie czasami podajemy, zresztą nawet na filmach paru mówicie, że tutaj, o, jest jakaś czerwona mieszanka, czy coś, co to jest, czy to jest szkodliwe, czy to jest chemiczne, czy nie jest. Nie, moi drodzy, nie jest, natomiast tak jak mówię, warto jest wcześniej to sprawdzić, co my podajemy kurom. Oczywiście najbardziej optymalne byłoby, żeby pokarm dla kur podawać kurom, pokarm dla gołębi gołębiom, pokarm dla przepiórek czy jakichkolwiek innych zwierząt podawać tym zwierzętom. Natomiast wiem, jak to wygląda, słuchajcie, już tak, no praktycznie nie zawsze się tak robi. Wiem, że w gospodarstwie pewne rzeczy się po prostu przepycha. Tu się coś wysypie, tam się coś wysypie, kura coś zbierze i się zastanawiacie, czy jej to nie zaszkodzi. Słuchajcie, nie wiem tego. Nikt tego nie wie, musicie sprawdzić najpierw skład tego pokarmu, co podajecie. Oczywiście jak macie zboże ze swojego gospodarstwa albo zboże, które kupiliście, no to raczej zwierzętom tak ogólnie nie zaszkodzi. Kura jak podleci, zbierze, a to nie było dla niej, tylko powiedzmy dla gołębi, jakieś tam ziarno, nic jej się nie stanie. Natomiast jak podajecie jakieś, słuchajcie, tam, nie wiem, specyfiki specjalne, warto to wszystko sprawdzić, żeby potem nie było większych problemów, ponieważ wierzcie mi, że jeżeli kura do jej organizmu, tak jak i innych zwierząt, dostanie się jakiś, tak to nazwę, nieproszony składnik, to może to spowodować prawie natychmiastową śmierć, a jak nie, to jest to faktycznie prawie nie do uratowania. Więc jeżeli okazuje się, słuchajcie, że dostaliście jakieś leki, nie wiem, dla gołębi, oczywiście one najprawdopodobniej będą w formie, powiedzmy, płynnej, ale tak załóżmy, żeby się coś rozsypało, kury by to podziobały, wszystkie by przyleciały, to gwarantuję wam, że jeżeli wiecie, że jest to szkodliwe dla kur, to na 99% nie jesteście w stanie tych kur już uratować. No nie ma praktycznie szans, jeżeli coś już się dostanie do organizmu kury. Dlatego dużo łatwiej jest ratować kury w przypadku chorób, kiedy one dzieją się w jakiś sposób na zewnątrz, bo zaatakował jakiś wirus, albo jest jakieś osłabienie, albo jakaś biegunka, albo jakiś katar u drobiu i tak dalej, niż jeżeli coś dostanie się już bezpośrednio do organizmu u drobiu. Jest to bardzo ciężko, słuchajcie, wyleczalne, mówię wam z własnego doświadczenia, praktycznie jest to niemożliwe. Oczywiście ktoś powie, no mam jedną kurę, kupię sobie drugą, nic się nie stało. Macie rację, tutaj się nic, jeżeli tak podchodzimy, nic nie dzieje, natomiast warto o tym pamiętać, żeby to wszystko sprawdzać. Dlatego też bardzo ważne jest to, żeby trzymać zwierzęta oddzielnie. Nie tylko ze względu na choroby, ale ze względu również na pokarm. Tak jak u nas, my wiemy, co podajemy gołębiom, wiemy, co gołębie jedzą, to wszystko jest sprawdzone.
nic się nie dzieje, nawet zobaczcie, tam kury chodzą, tam nie było rozsypane zboże, tylko było rozsypane, był rozsypany pokarm dla gołębi. U nas pokarm dla gołębi wygląda tak, że mamy swoje sprawdzone źródła, kupujemy tam jakieś ziarno, które również nie szkodzi kurom. Tak to działa, natomiast wiem, że część z Was podaje jakieś specjalistyczne mieszanki i to wszystko trzeba by było sprawdzić po prostu, czy innym zwierzętom nie będzie zagrażało. Mówię o tym dlatego, że też często do mnie piszecie, że niestety Wasze kury najadły się czegoś, czego nie powinny, albo coś Wam się rozsypało na podwórku. Miało to taki skład i co ja mam teraz robić? No słuchajcie, najprawdopodobniej już nic się nie da zrobić, jeżeli ta kura jest na wyczerpaniu, no nie wiem. Mamy tutaj, słuchajcie, no różne możliwości. Można jeszcze się wspomagać jakimś antybiotykiem. Można zrobić nawet jakieś płukanie żołądka i tak dalej. Natomiast w większości przypadków, no raczej tutaj nic na to nie poradzimy i w większości przypadków trzeba się przygotować na to, że może to być już koniec. Więc tutaj dużo lepiej jest zapobiegać niż leczyć. Pamiętajcie o tym, zwróćcie na to uwagę, żeby potem nie pojawiły się jakieś większe problemy z tym związane. Więc podsumowując, moi drodzy, tak to wygląda. Oczywiście, jeżeli mielibyście do mnie jakieś pytania właśnie dotyczące tego tematu, napiszcie w komentarzu. Jeżeli takich pytań nie będzie, no to rozumiem, że wszystko jakby już jest jasne, wszystko wiecie. Oczywiście wiem, że temat związany z pokarmem to temat rzeka, można o tym rozmawiać cały czas, można to przedstawiać. Natomiast ten temat się praktycznie nie kończy. Widzę po Was, że nagrałem już ponad 20 odcinków o pokarmie, a cały czas pojawiają się te same pytania, więc ja to rozumiem i staram się tutaj nadal Wam to przedstawiać. Ale pamiętajcie, żeby pokarm dla kur był stosowany głównie dla kur. Pokarm dla gołębi, to nie po to producent, słuchajcie, robi coś innego, że to wszystko jest dla jednych kur. Wierzcie mi, że nikt by się nie trudził i by nie wymyślał, tylko byśmy to zrobili po prostu wszystko dla zwierząt, tak naprawdę, czy to gołębie, czy to przepiórki, czy co by to nie było, gospodarskich i tyle. Natomiast się to wydziela z takich względów, że na przykład kura potrzebuje inną ilość białka, słuchajcie, żeby nieść jajko, a przepiórka potrzebuje inną ilość i tak dalej. To samo ma do fosforu, do wapnia i innych tam minerałów, witamin, więc zwróćcie na to, moi drodzy, uwagę, co podajecie. Oczywiście, jeżeli trzymacie tylko kurki, to tego problemu raczej nie będziecie mieli, natomiast wiem, że część z Was trzyma też inne zwierzęta i warto by było naprawdę zwrócić na to uwagę, jeżeli trzymacie w wolierze, czy w ogóle w kurniku inne zwierzęta, czy możecie podawać innym zwierzętom ten sam pokarm. Bo to też może powodować to, że organizm drobiu, czy innych zwierząt się osłabia, ponieważ nie dostarcza wszystkich składników odżywczych. To na tyle, dziękuję Wam bardzo, jak się podobało, oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i do zobaczenia, cześć.